serdecznie na naszym wtorkowym spotkaniu z Uśmiechem przez Życie, a więc uśmiecham się do Was. Cieszę się, że mogę być z Wami. Chciałam Wam powiedzieć krótko, czego doświadczyłam w ostatnim czasie. Ponieważ jak Wam mówiłam, moja córcia miała takie ciśnienie, no przeżyła. I zadzwoniłam do Małgosi Krzysia Lorenz. Małgosi znacie z rozmów. Z Krzysiem są również u mnie na każdym evencie. Małgosia jest prelegentką z germańskiej medycyny i ja prowadzę cykl rozmów comiesięczny z Małgosią Życie z germańską medycyną i za każdym razem są cudowne tematy. Jak zwykle zaczynam coraz więcej rozumieć germańską medycynę. I wiecie co? Małgosia mówi 15 w piątek, że to jedyny czas, kiedy można przyjechać i będą mieli czas, bo później oni mają te spermakultury, wymiany nasion, różne rzeczy. No i pojechałyśmy z córcią, Krzysiu, witaj Klaciem, z Małgosią wjechali po nas na dworzec PKP w Piotrkowie Trybunalskim, bo oni są koło Sulejowa, na takiej wsi, w takim cudownym miejscu, gdzie dałam Wam tutaj również na kanale tą relację. Ja byłam we Wrocławiu, u nich to już będzie chyba ponad 2 lata temu i no mieli znacznie mniejsze, a teraz tak, piękna posiadłość rzeczywiście, no wiesz, ja to wszystkiego nie filmowałam, bo no, nie będę się jakby pchała gdzieś do kogoś. No może niekoniecznie by chcieli, ale ładny dom i z przodu i z tyłu, z balkonami, to co ja lubię, kolor żółtego słońca, no i ta piękna z tym zadaszeniem huśtawka, jak widzieliście, a takie Klarka to pewnie może wiesz, nie wiem czy głąbnie zjeździsz pod Danią, Flensburg, tam te okolice mają bardzo dużo domów z takiej słomy. Te dachy są bardzo trwałe. Jedyne niebezpieczeństwo, że jedna iskra i po prostu już jest po domu, po dachu, nie? Także zrobiłam sobie po raz drugi. Witaj Beaciu i witaj Sylwuniu. Zrobiłam sobie skan organizmu, czyli analizę rezonans według germańskiej medycyny. Jest to wynalazek przecudowny, który robi Krzysiu z Małgosią. Krzysiu ten skan puszcza, a później się idzie na terapię do Małgosi i przysyła opis. Radość to była taka, że Małgosia, jak Krzysiu jej podał ten mój skan, to powiedziała, oj, wykonałaś dużo pracy. Poprawa jest znaczna, bardzo znaczna. I powiem Wam, że taka informacja jest bardzo ważna dla podświadomości też, bo to tak jak dziecko się docenia, bo to podświadomość współpracuje, żeby puszczać te różne rzeczy, prawda? Bo to ona jest tym bankiem informacji, która trzyma te programy, te traumy, to wszystko. I teraz to odczuwam, wiecie, takie tylko pyk, pyk. Jest niesamowite, ale chciałam o tym też powiedzieć, co spotkało nas niezbyt dobrego. Zawieźli nas do ponownie, o 18:00 miałyśmy z córką pociąg powrotny. Warszawa, Wrocław. Witaj Agnieszko. Dziękuję. Agnieszka pisze, jak cudnie wyglądasz. Dziękuję. Przyszłam do Was, tak wibruję.
indygo czakra trzeciego oka. Przyszłam do Was z energią mądrości, bo na czakra trzeciego oka emanuje takimi boskimi cechami jak trzeźwość, przytomność, cierpliwość, mądrość, pewność, zdecydowanie. To są cechy urzeczywistnienia na czakrze trzeciego oka, a na gardle, ona jest w niebieskim kolorze, to dodam, że czakra gardła emanuje takimi, jest też skupiskiem jakby takich boskich cech urzeczywistnienia, jak swoboda, lekkość, łatwość, spontaniczność, wolność. Często mówię klientom, żeby powiedzieli: wolno mi. Wiecie, ile ludzi ma tutaj kluchę? Zróbcie to ćwiczenie. Wolno mi. Wolno mi. Czujecie, jaka energia idzie aż w kości. Poćwiczcie trochę, bo tu jest dużo nakazów, zakazów, tych słów niewypowiedzianych. Tu się mieści Hashimoto, ale to nie jest do końca tak, nie, że jak to głoszą, o tak, to też ma swoją pierwotną przyczynę. Witaj, Sabinko. Więc czekamy na ten dworcu. Wiecie, ja sobie wsiadam rano do taksówki, bo to jest 5:44, ten pociąg Warszawa do Wrocławia i później przesiadka na Białystok, na Piotrków Trybunalski. No i w tą stronę okej, wszystko dobrze i właśnie w tą drogę powrotną czekamy, wiecie, 18, po 18, 15, 20, w końcu pani się odzywa, że pociąg jest opóźniony około pół godziny, ale może ulec zmianie. No to się nie ruszysz nigdzie, a w Piotrkowie jest tak, że wiecie, takie schody, znacie te takie schody, że trzeba przejść, żeby schować się na przykład. Adama wiedziała, że sobie wejdzie do taksówki, pociągiem pojedzie i Krzysiu z Małgosią wyjadą, więc w nowych butach, takie wiecie, czewiki lakierkowe, ubrałam sobie, no i możecie tylko sobie wyobrazić, jak jest mroźno zimno, taki ten wiatr mroźny zimny i jak mnie tam odpowiednio, no nie powiem co. I czekamy, za chwilę pani się odzywa, że pociąg Białystok-Wrocław będzie opóźniony około godziny. Okej, tą godzinę jeszcze czekamy. Sawinka pisze, jak zawsze, że Sawinka śliczna. Dziękuję, Sawinko, kochana. I słuchajcie, no i jak już pani otwiera swój po raz trzeci głosik i mówi, że pociąg będzie opóźniony około 150 minut, no to boskość, tą mądrość, słuchajcie, zawsze ta pierwsza myśl. Ja mówię: dziecko, Kasieńko, witaj. I ta pierwsza, córciu, idziemy do hotelu. Nie ma co, bo to wiecie, ja już byłam jak sopel. Bo spodnie też nie miałam bawełniane. Moja córcia była ciepło, co prawda, ubrana, bo miała te termospodnie, a dama nie. No jak to wsiadam sobie tylko tu do samochodu, no to co, będzie mi tam, gdzieś będę się zimowo już. Na szczęście miałam kurtkę ciepłą. Na szczęście to jeden ratunek był i duszą. No i mówię, idziemy, poszliśmy do tego hotelu, taksówką pojechałyśmy, ja obtarłam sobie nogę oczywiście, nie? Więc już nie miałam siły iść, no ale jakoś doszłam, nie było nic, bo myśmy miały jechać tam i z powrotem, trzeba było kupić jakąś piżamę, kapcie, szczoteczkę i tak dalej. I tam gdzieś była niedaleko Biedronka, więc to co było, ja kupiłam sobie tą dziecięcą piżamę i musiałam w nią wejść, no dziecięcą, wiecie, taką 100, tam chyba 58 czy coś takiego. No wiecie, no weszłam, no bo spać ja szczególnie na tej porze roku nie bardzo tak jeździ bez niczego.
No i jedziemy 10:01 z powrotem do domku i znowu ten Intercity 10:01, ten akurat jedzie punktualnie i ja pytam pani konduktorki, czy ten wczorajszy pociąg w ogóle pojechał, czy on w ogóle jechał. A ona powiedziała tak, ale miał 250 minut opóźnienia. I mówi tak, ktoś zadzwonił, że w pociągu jest bomba. 700 ludzi ewakuowali. Możecie tylko sobie wyobrazić też tych ludzi. Oni nie mogli nic wziąć. To było, konduktorka mówi, szybko, szybko, szybko wychodzić. Czy bagaż, czy coś, nic nie mogłeś wziąć. Szybko, ewakuacja. I więc, ja pomyślałam. I jaką, słuchajcie, dlaczego mówię tych podpowiedzi? Bo no, wyjść z Matrixa, gdybym ja nie miała, bo ja już no, pieniądze przeznaczone, po prostu miałam pieniądze przeznaczone na te skany i tak dalej. I po prostu nie za bardzo takie jakieś tam te drobne na te taksówki, to miałam. I wielu ludzi mówi, że wychodzi z Matrixa i nie tylko gotówka i tak dalej. Co bym zrobiła, nie mając gotówki, nie mając karty? Ci ludzie, bo tam taka pani mówiła, ona gdzieś tam też poszła spać i mówi, że ci ludzie poszli do poczekalni, no bo nie mieli innych możliwości. Nie wiem, czy nie pomyśleli, nie mam pojęcia. Ale oni czekali. I czekali w tej poczekalni. A taka poczekalnia, wiecie, Piotr, to małe to jest takie. I teraz tak z tego wszystkiego. Jakie to szczęście, że jak ona powiedziała 150 minut, bo i może ulec zmianie i mądrość moja mówi hotel i ja im córce idziemy do hotelu i w ogóle tu nie ma dyskusji. Ci ludzie wszyscy, którzy czekali i ja wyznając moją sensytywność, jak wiecie, gdybym czekała na ten pociąg, no jakbym musiała, to bym czekała, to jest proste, ale jest zawsze boskie rozwiązanie, jak jesteś połączona. I wyobraźcie sobie z moją sensytywnością wsiąść do pociągu, gdzie jest 700 traum. 700 tragedii umysłowych, 700 lęków, paraliżu, że pociąg może wylecieć w powietrze. Czy, aż jeszcze to chyba, kurczę mi, przepraszam, gdzieś tam sam, na samą tą myśl, wyobrażacie sobie, ktoś zrobił dowcip, wszystko przyjechało, straż, policja, pogotowie, wszystko i ci ludzie na to zimno ewakuowani byli. To jest po prostu no, nie do przyjęcia, jak można sobie robić, wiecie, takie żarty. 700 ludzi, cały Intercity musi wysiadać, z pewnością nie jedna kobieta w oczekiwaniu potomstwa, nie jedna z dzieckiem, nie jedna starsza osoba i tak dalej, i tak dalej. Także to było nieprzyjemne. No, ja już ja tak bardzo zmarzłam, bo to wiecie, jak od nóg się marznie, to już całe ciało idzie, że ja już taką gorączkę lekką miałam w hotelu. No nie miałam chlorelli, bo przecież pojechałam tylko w tą z powrotem. Miałam tylko plasterek, który tak mam w rezerwie, ten przeciwbólowy, nie? Bo tak on był, a tak nie było nic. No więc przyjechałam do domku od razu, trzy tak opiate łyżki od zupy, bo ja wolę chlorellę jako naturalny antybiotyk mieć w drażetkach, bo ja wtedy większy mam obraz, ile ja biorę. No ale tu wzięłam takie trzy kopiate łyżki, aż mówicie, bo to takie na 0,6. Położyłam się do łóżeczka, rano znowu poprawiłam te trzy łyżki i po południu wstałam. Przyznam wam, że nie było zbyt dobrze, bo ja czułam, wszystko boli, wiecie, jak już zaczyna się łamanie, dlatego
Zawsze będę chylić czoło, serce i wdzięczność Florelli Peronoidosa Zrobiniana, czyli to jest ta zielona, którą ja jestem doradcą. Ja uważam, ja w Sylwestra wam opowiadałam, doświadczyłam, dwa dni przed Sylwestrem leżałam trup, a byłam organizatorem Sylwestra dla foliarzy i paskoziemców. Wtedy Małgosia, Lorenc, Krzysiu byli z nami właśnie też. To było tutaj pod Bolesławcem. I też trup. I jak weźmiemy 120 chlorelli, nie boi mi się, bo to jest natura, to działa jak antybiotyk. Janusz Zagórski, którego pewnie znacie z niezależnej telewizji NTV, Ania Mazurczyk mówiła, że Janusz miał anginę i też przecież ma swoje zajęcia i sprawy. 3 dni chlorella w takiej dawce, nazwijmy końskiej, i było po anginie. Także jeżeli nie pijecie zielonek, bo macie tam coś innego, to jest ok. Każdy ma to, no to co ma swoje sposoby. Ja po raz kolejny, bo po raz któryś już powstałam i śmiałam się kiedyś, że po 3 dniach zmartwychwstał, bo jak lecisz, wiecie, teraz zmieniamy ciało z węglowego na krzemowo-krystaliczne bardzo intensywnie. Większość z was wie, że jesteśmy już od 24 października na innym czasu, dlatego tak dużo intensywnie się działo, dlatego też te łamanka są chorób, w sensie tym, że choroba pomaga nam oczyścić się, czyli zmienić naszą częstotliwość, podnieść ją po chorobie. Choroba jest w służbie, ale jak jesteście, wiecie, w obcym mieście, ja leków nie biorę, ja nie biorę suplementów, wiecie. Ja jeżeli już, to żywność funkcjonalna, jak wiecie, plasterki. Dlaczego plasterki, zrozumiałam, mają tak ogromną przewagę, jak zerkłam na stronę, którą mi tam koleżanka polecała, norweskie tam suplementy. Wiecie, suplement, znaczy to jest ogólnie suplement, tak jak witamina D, tam coś, nie biorę, jest z zewnątrz. Jeżeli ja naklejam plasterki, to ja wiem, że to jest terapia światłem. To jest terapia, która... o tym rozmawiamy z Krzysztofem Barkowskim w rozmowach, które znacie bardzo dobrze. Jak nie, to sobie poszukajcie. Medycyna, skuteczna medycyna XXI wieku, nanotechnologia. Więc te plasterki prowokują organizm do wytwarzania własnego glutationu, własnych komórek macierzystych, nie jest nic z zewnątrz. Plasterki są najstarsze, 6 lat ponad już naklejam i jak wiecie, zregenerowany mam kręgosłup po około 1,5 roku, ale ja dalej oklejam, bo ja się chcę trzymać i jak to się mówi, wiecie, tak, być sobie fit, nie? Mówię wam o tym, że to jest bardzo ważne, szczególnie w tym okresie. Ten okres, kiedy zmieniamy te ciała, nie zdążycie, co wam powiem, sorry, winę tu. Każdy z nas wybiera. Co wam mogę tylko zasugerować, bo to już wam mówimy z naszymi rozmówcami, że czasu nie ma. Ten czas już tak pędzi, kto widzi i czuje to niewyobrażalnie. Niewyobrażalnie. Podejmujcie decyzje wy, nie czekajcie, aż życie podejmie za was, bo wtedy bardzo boli. Bo jeżeli wasza dusza, a wy nawet bujacie w obłokach i macie w nosie jakieś tam linie czasowe, jakąś tam piątą gęstość, jakaś tam częstotliwości, mi to egal, nie? Mi to lata, jak niektórzy kolokwialnie mówiąc, mówią. Nie, to nie jest. I jeżeli twoja dusza, a w większości z nas tak, bo to dusza decyduje, co wybiera,
czy wybiera zmianę tego przejścia w piąty wymiar, to nie my jako ludzie. Więc będzie robiła wszystko, czy się nam podoba, czy nie, żebyśmy to zrobili. A jak nie, to jak mi kiedyś powiedziano, Zosia dusza ma w nosie, czy ty chcesz, czy ty nie chcesz. Ona zrealizuje swój plan z tobą, czy bez. Czyli wiecie, co mi dali? Ja już to mówiłam do zrozumienia, że wykreuje śmierć i weźmie inne wcielenie, bardziej pokorne, i zrealizuje swoje zadania. Więc ja wolę realizować te zadania i dawać się prowadzić jak dziecko. I tak ostatnio tu mi z taką bliską mi osobą rozmowy takie prowadziłyśmy, takie nagrywałyśmy sobie i takie, to wyszło trochę takie pomoc terapeutyczna, nie? Takie trzeba czasami wypowiedzieć. W pewnym momencie widzę, że ta istota jest cały czas w umyśle. Ja wiem, matko, ty jesteś w sercu. Nie ma Boga już w tym sercu. Znaczy, Bóg tam jest, tylko chodzi o to, że ona tam nie widzi go. Nie da się tak. Bez Boga ani róż. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale dla mnie sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie, dlatego ja mam tak bezwzględne zaufanie tego boskiego prowadzenia, dlatego był myk do tego hotelu. Później tak z Małgosią, żeśmy trochę rozmyślały, dlaczego tak. A może to właśnie dlatego, żeby z córką troszkę dłużej pobyć, bo ona jest w tych Niemczech, jest stację, tyle ma zajęć ciągle. Wszystko ma swój jakiś cel. I mogło tak być, że po prostu poszliśmy spać, poszliśmy na śniadanko, podróże, rozumiecie? Żeby to wyciszyć też wszystko po tym skanie, po tym zmarnięciu, po tym wszystkim. Więc jak już minie ten kryzys, to zaczynamy widzieć trochę inaczej. Nie bez powodu wam to mówię, bo mi płynie. Ja, jak widzicie, z reguły czytam najpierw, a nie mówię. Ale sytuacja jest tak poważna, bym nazwała. Nasz brat za wielkiej wody, tak to nazwę, jak wiecie, już porządkuje. Porządkuje. Sugeruję wam obejrzeć ostatnie nagranie, już Anię zaprosiłam do siebie, bo u Zygiego takie mądre rzeczy mówiła, tak to ze mną rezonuje. I brat za wielkiej wody, no, porządkuje. Zresztą tam usłyszycie sami, nie będę wam tutaj mówić. Odsyłam was do tej audycji, jak nie, to będzie u mnie. Kim jest wygrany przywódca za wielkiej wody? No, co się będzie takiego działo? Jest to świetlista, bardzo istota, która, no, wielu ludzi mówi, że taki, owaki, nieobliczalny i tak dalej. Jemu nie zależy, to jest milioner. On przyszedł rządzić, a nie dochrapać się i wchodzić w układy z senatorami czy z kimś innym. On poporządkuje, chociaż Andy mówi, że to takie słowa, a jak go nie zabiją, nie sądzę, żeby tak się stało. Zbyt wielką ma ochronę z pochodzenia, którego pochodzi, bo nie pochodzi z ziemi. Dlatego potrzebował też przygotowania, spokornieć trochę, żeby przygotować się do tego zadania. No, płynie to ze mnie, kurczę. Chciałabym wam przeczytać, ale płynie. To widocznie ma ktoś chociaż jedną osobę usłyszeć i być może coś tam kliknie. W każdym razie ja jestem pełna taka, wiecie, takiej radości, że te zmiany przyspieszą. Bo te zmiany już przyspieszyły dawno, ale one jeszcze przyspieszą. Będzie bardzo duże porządkowanie. Tam już jest porządkowanie. Ci, co byli przeciwko, bardzo niszczą papiery, wszystko boją się. O, jak tam się boją?
tego, który nastał, chociaż ktoś was jest mainstreamowy i siedzi w tej telewizji, nie dajcie sobie zrobić łaty z mózgu, że on jest jakiś tam wróg czy coś, nie. To jest jakby w moim poczuciu wysłannik pomocy zrobienia tego kroku kwantowego, o którym się cały czas mówi. Bo tam trzeba podporządkować. Tam będzie porządkowanie służby zdrowia, szkolnictwa. Mnie bardzo, bardzo mocno ucieszyło. No wiecie, nie będzie też eliksirów, które już były, bo to będzie też bardzo mocno porządkowane. I co mnie jeszcze ucieszyło, bo to usłyszałam akurat u Zygfryda Ciupki, bo była Joasia Pilatowicz, Zygfryd i ta Basia od Feng Shui. I Zygfryd mówi, oj, on porządek zrobi. Powróci do normy to, co było. Mężczyzna i kobieta, a nie jak jest teraz. Wiecie, o co chodzi, nie? Czyli przywróci się ten tak zwany stwórczy czas, bo Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Wy doświadczali macierzyństwa, ojcowstwa, a nie tak, jak się dzieje. Ja rozumiem, że ktoś może mieć jakieś upodobania, ale niech nie próbuje robić z tego większości. To zawsze pewnie było. Ale boski porządek, Sabinko, dokładnie tak. Dokładnie tak. I też tak to czuję. I ja też tak to czuję, że to będzie boski porządek, bo tak było po stworzeniu. A później, no wiecie, ludzie różne rzeczy robią. Także ja osobiście bardzo się cieszę, bo wiecie, że mamy trochę coraz mniej tych dzieci. No, a jak się mają urodzić? Wiecie, co mam na myśli, nie będę to, żeby mnie zaraz tam nie ścigali i tak dalej, nie? Więc bardzo się cieszę, pięknie to ująłaś, Sabinko, boski porządek, bardzo się cieszę na ten boski porządek. I powiem wam tak, że ja myślałam, że to będzie później. Ale czuję, że to nie będziemy aż tak długo czekać na ten boski porządek. Więc Maciek witaj, Martusia, Salomon, Nancy i już wam przeczytam tradycyjnie z książeczki Kocham Cię na każdy dzień, Wery Simon. Myli się, kto twierdzi, że miłość to owoc drugiej przyjaźni lub usilnych starań. W rzeczywistości miłość to dziecko duchowego przyciągania. Kiedy nie pojawi się w jednej chwili, to nie pojawi się ani za lata, ani za pokolenia. Zawsze pragnę, by moje szczęście było tam, gdzie ty. I tak też się dzieje. Kochani, weźmiemy to Louise Hay. Kolejną barierą na drodze działania pozytywnych afirmacji jest poczucie, że człowiek nie jest wystarczająco dobry. To znaczy, ma wrażenie, że nie zasługuje na dobro w swoim życiu. Jeśli to jest twój problem, możesz zacząć od rozdziału 8, poczucie własnej wartości. Przekonaj się, ile z proponowanych tam afirmacji potrafisz zapamiętać, a potem często je powtarzaj. Pomoże ci to przemieniać poczucie bezwartościowości, które być może nosisz w sobie, poczucie wartości własnej osoby. A potem obserwuj, jak materializują się twoje pozytywne afirmacje.
Afirmacje stanowią rozwiązanie, które usunie dowolny problem, jaki możesz napotkać. Ilekroć masz jakiś kłopot, powtarzaj wielokrotnie. Wszystko jest dobrze. Wszystko dzieje się dla mojego najwyższego dobra. Z tej sytuacji wyniknie tylko dobro. Jestem bezpieczna. Teraz weźmiemy jeszcze kolejną naszą Luiskę. Medytacje leczące duszę i ciało. Otóż znowu poczucie winy. Coś tu. Kto z was, czy jesteś z was, kto zmaga się z tym programem, tym wzorcem poczucia winy? Kto z was czuje się za co i winny? Pozwólcie sobie to puścić. Nie ma winnych, tacy nie istnieją. Poczucie winy. Miłość do siebie przenoszę przez wszystkie swoje doświadczenia. I wszystko jest w porządku. Cenię siebie. Przeszłam już długą drogę w wewnętrznej pracy nad sobą. Ciągle mam dużo do zrobienia. Nauczyłam się, że obwinianie siebie za cokolwiek nie sprzyja procesowi uzdrawiania. Mogę zbadać sytuację i zorientować się, gdzie popełniłam błąd i jak go naprawić następnym razem. Mogę wyszukać myśli popierające zachowania, z którymi nie czuję się dobrze, i pozwolić im odejść, kiedy staję się świadoma faktu, że obwiniam się za coś. Mogę zaprzestać karających myśli. Każdy dzień jest pouczającym doświadczeniem, a na błędach uczymy się, jak postępować, aby ich nie popełniać ponownie. A więc nigdy nie jestem w błędzie. Ja się po prostu uczę. To wszystko jest takie proste, ale piękne, prawda? Przyznajcie, weźmiemy tą złotą, malutką książeczkę naszą. Boże, obdarz nas łaską, abyśmy mieli odwagę czynić to, co powinniśmy, abyśmy nie zawahali się z powodu słów płynących z ludzkich ust, ani przez troskę o nasze własne życie. Wzywają nas wielkie sprawy, dowartościowanie kobiet, wychowanie dzieci, tłumienie nienawiści, walka z nędzą, walka o bezpieczeństwo i jeszcze wiele, wiele innych. Wzywają nas głosami, w których dźwięczy wysiłek, poświęcenie, a nawet śmierć, abyśmy wiedzieli, jak im odpowiedzieć. Co tam ta Tereska Synoracka ma dla nas? Dobre myśli dziś do mnie przyszły, że urlop masz, zwiedzasz, podróżujesz, wielki kamień znajdujesz, siadasz i o przodkach opowiadasz. Mimo trudności życzę samych wspaniałości, pięknego uśmiechu na twarzy. Niech się samo dobro darzy. Wow, ile różnych cudnych rzeczy. Pierwsza była kochana nasza Klarka. Klarka kochana chciała się podzielić swoim octem z chmielu z moją córcią. Dziękuję ci, Klarka. Słuchajcie, to takie suszające, jak ja wam mówię, jest odzew taki, no trochę daleko to, bo córka mieszka tutaj w Saksonii, a to tam w Westfalii, więc trochę daleko. Ale Klarko, jeszcze raz dziękuję, że jest ten ludzki odruch. Mam tylko litr, ale się podzielę. I to jest piękne. I to jest piąta gęstość. Tak będziemy żyli, kto będzie w tej gęstości. Myślę, że ci wszyscy słuchacze, którzy tu jesteście,
zechcecie tam być. Beatka Socha, ona już się dostraja do tej piątej gęstości. Bez problemu, to tak. Mnie się zdarza bywać w tych wibracjach. Jeszcze nie tak dużo, ale już wiem, jak to jest wibrować wyżej. Klarciu, Peridot. Karta kryształowa. Życiowe lekcje. Możesz uwolnić się od powtarzających się negatywnych wzorców, modląc się, aby zrozumieć lekcje i błogosławieństwa, które one zawierają. I przesłanie dobrostanu, Klarciu. Mój dom jest pełen życia, piękna, radości, spokoju i miłości. Pięknie. Cud, po prostu cudnie. I teraz weźmiemy inspirację Ewy Foley dla Klarci. Zawsze możesz mieć wymówki, albo możesz mieć zdrowie, długowieczność, zrozumienie, przygodę, radość, spełnienie i szczęście. Dowiedziałam się, tak wam na marginesie zdradzę po cichu, że w grupie prasorkowej Lifeway, w której jestem. No, pewnie większość z was wie, nie będę wypowiadać tu nazwiska wynalazcy, właściciela firmy. Wynalazł coś na długowieczność. Będziemy w stanie żyć dłużej i w zdrowiu. Nie wiem dokładnie, co to jest. Jest to chyba jakiś generator, ale wejdzie to dopiero w 2025 roku, z tego, co mi Krzysztof powiedział. Więc jeszcze trochę poczekamy. Ja wiedziałam już dawno, że pracował nad czymś, co zrewolucjonizuje świat. A mówię wam dlatego, że dziś sobie posłuchałam pana Jackowskiego, chyba z wczorajszego nagrania, bo to nie było dzisiejsze. A posłuchajcie tego nagrania, a on mówi, że ludzie będą żyli dłużej. No nie. No ale dobra. Posłuchajcie, ciekawe rzeczy tam mówi. Pewnie wiecie tam o nomadzi, bo pan Jackowski nie bardzo wie, to sobie tam sprawdzał trochę i tak dalej. No myślę, ja od czasu do czasu zaglądam, bo wiem, że pan Jackowski już zupełnie inaczej mówi, funkcjonuje. Papierosów nie pali, a wiecie, że ktoś pali papierosy, to ma zadymione wizje, nie? Czyli taki dostęp trochę astralny, mimo że miał wielkie osiągnięcia, znajdywania ciał i tak dalej. Jest to bardzo wyjątkowy człowiek. Z tego, co wiem, jest to wcielenie naszego jasnowidza, wizjonera, wielkiego człowieka osowieckiego. I tutaj, no, myślę, że jest to bardzo ciekawe. Ludzie sobie takie chichy, śmichy robią, a ja sobie myślę, no kurczę, rób sobie te chichy, śmichy. Jeszcze trochę i nie będzie ci do chichu, śmichu. Przesłanie, Klarko, od twojej duszy, kochanie. Karta transformacji, piękna, brawo. Zmierzysz się ze swoim cieniem, aby przetransformować go w światło. Kochani, jeszcze raz was proszę, uwalniajcie, oczyszczajcie, puszczajcie, skupcie się i skupcie się na ciele. Pomóżcie własnemu ciału przetransformować się krzemowo-krystaliczne. Do tego jest potrzebne oczyszczanie. Jak wiecie, ja zrobiłam 4 detoksy, 1 aż 25 dni, 1, 21, 16 i 14. Po tym, jak weszliśmy na inną linię czasu, a przedtem to była jazda bez trzymanki, pewnie u każdego z was, kto wybrał tą drogę rozwoju duchowego, bo wielu ludzi utożsamia się z tą istotą materialną. A my jesteśmy istotami duchowymi,
wielkości około 40 pięter. Takie jest moje poczucie. A tylko taki palec najmniejszy u naszej dłoni, to tej istoty jest w ciele. A resztę jesteśmy ogromną, wielowymiarową postacią. A więc nie łączmy się tak bardzo z tą materialną, matryksową częścią. Ten skafander, on ulegnie też zmianie. Powiedzmy tak, z takiej kufajki wschodniej przemienia się w jedwab. Takie to mnie porównanie przypomniało i tak się z wami podzieliłam. A więc, kochani, to dzieła Beatka Warańska, karta kryształowa, Beatko, apofilit, zwiększone wsparcie. Twoje pozytywne nastawienie i chęć otrzymywania otworzyły drzwi do obfitości i możliwości wsparcia. I przesłanie słowa mocy dla ciebie, Beatko. Nigdy nie jestem sama. Zawsze są ze mną aniołowie, niebiańska armia kochającego Stwórcy. I iluminacja to jest. A dla ciebie, Beatko, błędy to wielkie chwile. I przesłanie od twojej duszy, Beatko. Karta strażniczki ruchu planet. Tworzysz coś wspaniałego. Dajesz nowe życie. Twa kreacja się wypełnia. Pięknie. Cudnie, gratuluję, Beaciu. I moja Sylwonia kochana, dla Sylwii Domagalskiej, karta kryształowa, tanzanit. Taki kolorystycznie do mnie podobny. Ponowna gotowość na miłość. No. Niech się dzieje, niech się darzy. Już wystarczająco wyleczyłaś się z przeszłości, aby otworzyć serce na nową miłość. Pięknie. Przesłanie dobrostanu, Sylwunu. Jestem unikalna i bezcenna. Jestem dzieckiem Stwórcy, dlatego wierzę w siebie. Cudnie. I teraz weźmiemy inspirację Ewy Foley dla Sylwuni. Doświadczam w moim życiu cudu za cudem, a błogosławieństwa nie mają końca. I przesłanie od twojej duszy. Karta miłości. Popatrz, nawet od duszy. Aj, tej miłości mi tam zamelduj po cichu. Co tam no ta karta piękna jest, to trzeba, karta miłości. Twoje serce zabije mocniej. No to już druga, to Sylwuniu. Miłość nadejdzie w swojej najpiękniejszej formie. I jest Agnieszka Łagodzińska, dla ciebie karta kryształowa. Tęczowy kwarc tytanowy, piękne znowu te barwne, wielopłaszczyznowość. Istnieje wiele warstw i wymiarów w sytuacji lub osobie, o którą pytasz. Słowa mocy dla Agnieszki. Jestem idealna, taka jaka jestem. Czuję się całkowita i spełniona. Pięknie. Pewnie co tam ci będzie, ktoś truł, nie powiem co, nie? I zobacz, co wyszło. Agnieszko, wyluzuj. Ja czasem mówię ludziom, rzuć na luz, bo jak tak się spinasz, to kurczę, nie puszczasz energii ze wszechświata, nie? I przesłania od twojej duszy, Agnieszko. Karta Stwórcy. Wow.
Przestrzeń odpowie tak na każde twoje pragnienie. Szczęściara. Musiałaś dużo popracować, Agnieszko, że tak już to zaczyna obfitość płynąć. I Sabinka, moja kochana, proszę bardzo. Karta Turkus. Karta kryształowa. Duchowa ścieżka, Sabinko. Twoje prawdziwe przekonania stają się coraz wyraźniejsze, co skłania cię do dokonania niezbędnych zmian życiowych. Pięknie. I teraz weźmiemy kartę dobrostanu dla naszej Sabinki. Znam swoją wartość. Cenię to, kim jestem. Cieszy mnie dobre wynagrodzenie za moją pracę. Przyciągam dobro i pomyślność. Pięknie. I inspiracja Ewy Foley. Sukces jest moim boskim przeznaczeniem. Piękniuteńko. Piękniuteńko. I przesłanie od twojej duszy, Sabinko. Karta serca. Słuchaj swojego serca. To ono jest twoją największą siłą. Pięknie, Sabinko kochana. I jest Kasieńka. Kasieńka Klimińska. Kryształowa karta dla Kasieńki. Turmalin arbuzowy. A chyba nie wiem, jak to pokazał. To takie, jak lampy świecą, to nie widać. Ale tu są takie dwie istoty. I tu jest taka, takie świetliste coś. Redukcja stresu. Odstresuj swój umysł, Kasiu. Ciało i harmonogram, ponieważ potrzebujesz odpoczynku, naładowania akumulatoru i odnowy. I teraz słowa mocy dla Kasi. Potrafię uspokoić mój umysł i dostrzec piękno swojego życia. Iluminacja Ewy Foley. Proszę o pokazanie mi prawdy. Jest to korzystne dla mnie i dla wszystkich. I przesłanie od twojej duszy, Kasiu. Karta nowej drogi. Otworzą się dla ciebie nowe drzwi. Skorzystaj z tej szansy, zostawiając stare za sobą. Bardzo ważne przesłanie, takie mam poczucie, Kasiu. A tutaj Sabinka napisała wcześniej, Zosiu kochana, a jak syn 12 lat ma zapalenie gardła i migdałków i zatok, a mam chlorellę w tabletkach, to ile mogę mu podać tabletek, ile razy dziennie? 12 lat, wiesz, to już jest chłop, jak to się mówi. Wiesz, bo to trochę inaczej ustalamy to porcjowanie od takich małych dzieci, nie? Wiesz, dla bezpieczeństwa podawaj mu 4 razy w pierwszy dzień po 20. Zobaczysz, jak będzie. Jeżeli wszystko będzie, tylko ma pić dużo wody, bo chlorella zdrapuje ze ścian żołądka i jelit, stare takie, wiecie. I jeżeli nie pijecie dużo, to potrafi się zaczopować i później mówić, że nie mogę zrobić kupy, że jest zatwardzenie. Koniecznie 10 tabletek, jedna szklanka wody, koniecznie. Więc jak wszystko będzie ok, 4 razy dziennie po 20, to jest 80, no to napisz do mnie prywatnie, Sabinko, pod każdym filmem jest mój e-mail, albo na WhatsApp napisz do mnie na mój numer telefonu 504-382-518 i coś podumamy. No to
wiecie, dla mnie, jak wiecie, że ja się nie badam, ja nie biorę właśnie żadnych tam tych takich, no nie będę mówić jakich, nie, po prostu ja nie. I wiecie co, nawet a wielki szacunek do istoty ukochanej mojej, która pomogła mi uwolnić się od tego guza przed lata temu, nie, to rok 2008 czy 2009, kupę lat temu. I mówi: Zosiu, ale to trzeba wziąć witaminę D, 3MK tamtą i B12, nie? I wiecie, no te oleje okej, kupiłam, bo to z wiesiołka, ogórecznika, czarnuszki ona jest, kto pije, to wie, jaka ona jest. No ale tak, tak do, żeby się wchłaniały witaminy i żeby dostarczać omega, to te oleje piję, natomiast, no i ten kolagen. Kolagen też piję, powiem wam, bo jest znacznie lepiej z tym moim biodrem i w ogóle, ale jak posłuchałam wykładu profesora, no to oko składa się, już teraz, kto wie, żeby nie strzelić w 80-90% z kolagenu, nasza skóra, włosy, kości, to nie tylko, że tam bioderko, nie? Więc tak, ten dobry z wołowiny argentyńskiej, to biorę ten kolagen jeszcze, bo tam sugestia była 3 miesiące, ale ja go biorę, on jest proszku, to jest jedna łyżka od zupy dziennie i witaminę C liposomalną, bo to jest ta wchłanialność tego kolagenu i glukozaminę, te chrząsteczki takie, nie? No bo już z tym to się zgodzę, że w pewnym wieku już wiecie, trochę się wyciera, a przez ileś lat ja nie żyłam zdrowo, a wręcz bardzo niezdrowo, więc no, trzeba tam troszkę pomóc temu ciału, ale gdzieś tam innych tych rzeczy to ja gdzieś nie. Jakiś czas był, jak z Mirkiem prowadziłam rozmowy, to jodikę tą piłam, już nie piję. Już nie dostarczam. Powiem wam tak. Mam bezgraniczne zaufanie do boskiej mądrości, która wie, co w moim organizmie jest potrzebne i to mój organizm jest w stanie sam wytworzyć. Ja mówię o sobie. Mam bezgraniczne, absolutne zaufanie. W boskim planie nie ma takich rzeczy. Więc wiecie, jak ja mam pełne zaufanie i jakby to powiedzieć, to jest takie pełne, bezgraniczne zaufanie, że jestem prowadzona, że jestem chroniona i że wszystko się przydarza, to dla mojego dobra najwyższego te wszystkie lekcje, tak jak ten pociąg, zmarznienie się i tak dalej, to wszystko jest po coś. To nie jest tak, ojejku, ten pociąg jakiś tam, nie powiem brzydko, sobie dowcip zrobił i no nie jest to fajne. No nie ukrywam, ja tylko nie to popieram, żeby 700 ludzi ewakuować z pociągu, nie? Ale tutaj tak, jeżeli macie tą łączność z serca, to wszystko jest tak, jak trzeba, ale nie może być krzty wątpliwości. Jeżeli macie krztę wątpliwości, powiecie, oby pomogło. Ja na to słowo oby jestem uczulona, większość odbyje, bo jeżeli robimy coś i ktoś powie, oby pomogło, no nie, już od razu cofanie. Tak jak ale. No tak, ale. Jeżeli już powiemy, ale to wszystko, co żeśmy zrobili, jest sprzątnięte, już jest cofnięte. Pamiętajmy i zwracajmy uwagę na te słowa. Dziś też się dowiedziałam od mądrej osoby, która mi powiedziała pewną rzecz, bo słuchajcie, co jakiś czas wchodzą mody na zmiany słów.
I zamiast pozdrawiam, pisze się zdrawiam. A tą osobę poznałam dzięki Ani Głowacz. Ania poleciła, gdybym tam coś potrzebowała, to ta cudowna istota jest. I właśnie się mnie pytał, czy ja mówię pozdrawiam, czy zdrawiam. Ja mówię, wie pan co, mi jakoś tak to zdrawiam nie wchodzi. Mówi to bardzo dobrze, bo dobrze popatrzeć z ust, jaka energia wychodzi, jak mówi się zdrawiam, zdrawiam. Latami tak było, pozdrawiam i ja zostanę. Wiem, że ludzie mówią, że to teraz nie rezonuje tak, to nie rezonuje tak i coraz to co innego, nie? Zmiana tych słów, tylko w pewnych sytuacjach nie jestem pewna. Czy to jest dla mnie dobre, bo dla kogoś może być. I jak nie czuję, to po prostu tego nie robię, nie? Magic, kochana, ale ja ci gadam. Płynie ze mnie, słuchajcie. Co ja skreślam, nie gadam, bo to gady gadają. Ja rozmawiam, mówię dużo. Karta kryształowa dla siebie, Magic. Rubelit. Pasja i cel. Twój entuzjazm zapewnia energię, motywację do pracy nad znaczącym projektem, który jest bliski twemu sercu. O, jak ładnie, brawo. Gratuluję, może masz już ten projekt, a może przyjdzie do ciebie przesłanie dobrostanu dla ciebie, Magic. Magic, cieszę się dobrobytem. Z lekkością przyciągam dostatek. Inspiracja Ewy Foley dla naszej Magic. Miłość do wszystkiego, co żyje, wzbogaca mnie i wypełnia moje życie. I przesłanie od twojej duszy. Karta płomiennej gwiazdy, ludzie. Nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Możesz wszystko, ale masz przesłanie. Wow, normalnie aż mi Marta Salamon. Witaj Martuniu, przesłanie kryształowe dla Marty. Larimar, czułe emocje, czas wzmożonych emocji i wrażliwości wymaga dodatkowej troski o siebie i łagodności. Przesłanie dobrostanu dla ciebie, Martusia. Mam doskonałe twórcze pomysły. Potrafię je realizować, a one wnoszą do świata piękno, czyniąc moje życie dobrym i obfitym. I teraz inspiracja Ewy Foley. Ufam, że wszechświat wspiera moją twórczość. Cudnie. I przesłanie od twojej duszy, Martusia. Karta oczyszczenia. Nadchodzi oczyszczenie, uzdrowienie na wszystkich polach. Normalnie lepiej wymarzyć sobie nie można od twojej duszy, Martusia. I Nancy, przesłanie kryształowe dla ciebie, Nancy. Jadeit, zdrowie. Jakie zdrowie, to trzeba się przyglądać sobie. Czas na odzyskanie zdrowia i dobrego samopoczucia. To pomyśl, Nancy, co tam u ciebie kłania się, potrzeba takiego pochylenia się, zauważenia czegoś. Słowa mocy, mam wolność, aby robić rzeczy, które kocham. Jestem całkowicie niezależna finansowo. Pięknie. I przesłanie inspiracji Ewy Foley. Każdego dnia, pod każdym względem, jestem coraz zdrowsza. Nancy, to już drugi raz o zdrowiu się kłania. Więc nie wiem, czy ty wiesz, o co chodzi. A może trzeba się pokłonić, zapytać duszy, zapytać serca mądrości. Karta złotej aury. Wszystko, co stworzysz, wypełnione będzie światłem i zamieni się w złoto.
To było dla Nancy. Sabinka pisze, mają to przyspieszyć. 12 grudnia będą podejmować decyzję, ponieważ twierdzą, że Ziemia i Ziemianie są na to gotowi. Nie czuję tak. 12.12 to jest kolejny portal, nie? Był 11.11. Bardzo mocny, ja odczułam bardzo mocno, bardzo przyjemny, to wam opowiadałam, był dzień, bo były moje dzieci i dobre jedzonko zrobiłam i tak dalej, ale zapomniałam o ważnej rzeczy, po prostu uciekło mi to. Także wiesz co, też z Darkiem Michalikiem miałam nagranie i tak... jak ogólnie popatrzę i posłucham, co ludzie mówią, nie będę tego komentować, bo nie mnie oceniać ich poziom świadomości, ale jest aż czasami przykro, jakim jadem jadą na drugiego człowieka i myślą, że jest bezkarnie. Nie, nic nie jest bezkarnie we wszechświecie. Jest boski porządek i wszystko ma swoją, przyjdzie czas na wyrównanie. Nic nie umknie, uwierzcie mi, że nic. Klarcia pisze, piękne przesłania, wdzięczność Zosiu, buziaki Klarciu. Beatka, dziękuję. Sylwunia pisze, dziękuję Zosiu za miłosne przesłania, faktycznie darzy się, tak jest. Agnieszka, dziękuję. Sabinka, piękne przesłania, wdzięczność, kochana Zosiu, proszę bardzo. I Sabinka pisze jeszcze, dziękuję za informację, kochana Zosieńko, niestety lekarz przepisał mu antybiotyk. No ja wiem, jak to jest, ja ci tylko powiedziałam, jak ja to czuję. Ja mimo wszystko, ale ja mówię o chlorelii czystej, nie tej, która posprzątała jezioro i dołoży synowi metale ciężkie. To jest ta ze sklepu tak zwanego zieloną, ze zdrową żywnością za 60 zł. To nie jest ta absolutnie, ona nie ma tych wartości i takich. To lepiej nie dawać wcale, żeby dziecka nie przytłaczać, nie? Ja mówię o czystej, wiecie o jakim... Ja mówię, bo ja ją używam już trochę lat i jestem przekonana co do tego. Renia Kozówek. Witaj Reniu, przesłanie kryształowe dla ciebie. Tygrysie oko. Pewność siebie dzięki zaufaniu Bogu. Wierzę w siebie przez wiarę w Boga działającego przez ciebie. Ale piękne przesłanie, matko. I zobacz, jaka piękna karta. I przesłanie dobrostanu, Reniu. Moje bogactwo jest nieograniczone. Daje mi nieograniczone. Moje bogactwo jest nieograniczone i daje mi tyle radości, że dzielę się swoimi zasobami z otoczeniem. No właśnie, jest bardzo ważne dzielenie się, bo przez dzielenie się pomnaża. Pewnie, ale wy pewnie wiecie o tym. Inspiracja Ewy Foley, Reniu. Robię bez robienia i wszystko jest robione. To jest z medycyny chińskiej Wuwei. I teraz od twojej duszy przesłanie, Reniu. Karta duszy. Tego dnia prowadzić cię będzie twa dusza i w zaufaniu. Zawsze pokazuję, jest takie ładne zdjęcie. Siedzisz na ławce, obok ciebie siedzi twoja dusza. I teraz jest Kasia, dziękuję za przesłania, wdzięczność. Magic, dziękuję. I jest Agata. Witam serdecznie wszystkich. Witaj, Agata. Sabinko, a jakie to są najlepsze źródła, jak mogę wiedzieć? No my tą chlorelę z najlepszych źródeł bierzemy. Twierdzę, że lepiej dopłacić niż zażywać jakieś
G, nie będę czytać, za przeproszeniem. No, ale to, żeby rzeczywiście było, wiecie, takie naprawdę dobre. Ale piękny ten ametyst. Zobaczcie, jak ją pięknym fioletem. Agata, masz szczęście. Ujawnienie twojego prawdziwego ja. Kiedy pozwolisz innym poznać prawdziwą siebie, poczujesz się kochana za to, kim naprawdę jesteś. I przesłanie dobrostanu dla ciebie, Agata. Cenię wszystko, co świat ma mi do zaoferowania. Wiem, że to, co mnie spotyka, służy mojemu najwyższemu dobru. Otwieram się na cuda. Cudnie. I przesłanie od inspiracji Ewy Foley. Przeszłość i przyszłość nie istnieją. Jest tylko teraz. I przesłanie od twojej duszy, Agata. Karta wytchnienia. W niedługim czasie czeka cię zasłużony odpoczynek. Pięknie. To bardzo mi się podoba. Kochani, dziękuję, że byliście ze mną. Tak długo dzisiaj zeszło, ale tak czułam, że ma popłynąć do was ten przekaz. Być może Renia pisze, dziękuję Zosiu, jestem szczęśliwa, uziaki Reniu. No ja nie o tej mówię, Sabinko. Ja nie o tej akurat mówię, nie? Ja używam chlorella paranoidosa sorokiniana. Ja używam tylko i wyłącznie z firmy, której jestem doradcą. Mam kilkaset ludzi pod opieką. Jeżdżę na eventy, jeżdżę, byłam w firmie. Byłam tam, gdzie to wszystko się dzieje, gdzie powstało. I nasza chlorella jest hodowana z dostępem słońca. To jest takie bardzo, bardzo istotne, wiesz? Bo z tymi bio też różnie jest, nie? Także ja tego nie znam, to nie mogę ci powiedzieć, dlatego nie mogę też ci powiedzieć, jak masz brać. Bo ja mogę powiedzieć tylko to, co ja znam, bo tego to już się nie sugeruj tym, bo ja nie wiem, co to jest, nie? Nie mam pojęcia. Agata pisze, dziękuję, pasuje do tego, co przerabiam, dobrostan. Klarka, pięknego wieczoru nam wszystkim, kochani. To prawda, Klarciu, cudnego wam życzę. I Sabinka pisze, to muszę to zamówić, Zosieńko, to najlepsze źródło. Tak, całą odpowiedzialnością mówię, dlatego, że mnie nieraz z bycia, jak ten Sylwestra dla foliarzy i płaskoziemców organizowałam, to taki, wiecie, jeszcze nie miałam zielonych właśnie, skończyły mi się. Nagrałam się takim głosem trupuszczaka, Artur, niech mi ktoś przyniesie chlorelonki, ja nie mam. Takim, wiecie, ledwo co się nagrałam, a jak ktoś wejdzie na telewizję Bolesławiec i zobaczy, ja byłam w takiej czarnej sukience z frędlami, byłam przebrana za dziewczynę gangstera, a Artur był Al Capone. No i z tą fają i tak dalej. Także jak ja z cyganeczka Zosia tańczyłam, to i ty zapomniałeś, że jeszcze dwa dni temu umierałeś. Ja mówię, no zapomniałam. Naprawdę, no zresztą wy wiecie, bo już jakiś czas tu jesteście, że ja, jak to mi niektórzy piszą albo dzwonią, ja wiem, że paniki tu nie dzieje i różnych czasem takich zabawnych słów używacie. To z całą odpowiedzialnością mogę wam powiedzieć, że jest czyste od metali ciężkich, posiada certyfikaty badania. No zresztą wystarczy popatrzeć na mnie. A spójrzcie na filmy na przykład przez 4 lat. Bo wielu z was mi mówi, bo z pewnością widzicie tą różnicę. Ta różnica jest w wyglądzie fizycznym, ta różnica jest w głosie,
ta różnica jest, ja sama widzę wielu rzeczach. Także wiecie, żeby być zdrowym na zakończenie, dla jasności, słuchajcie, trzeba zrobić tylko trzy rzeczy. Dwie na pewno, bo żeby być zdrowym, trzeba organizm dożywić, nie odżywić. Ludzie mówią, ja się dobrze odżywiam. Dobrze się odżywiam. Odżywiam. Nie. Trzeba organizm dożywić i jednocześnie oczyścić. To, co robią zielonki, nie? Jęczmień dożywia na poziomie komórkowym, chlorella detoksyfikuje. Jeżeli macie jakąś dolegliwość, to trzeba dotrzeć do, to jest trzecia rzecz, którą trzeba zrobić, żeby być zdrowym, dotrzeć do pierwotnej przyczyny naszej dolegliwości. Podam przykład. Na przykład ktoś jest chory na Parkinsona, przychodzi z Parkinsonem, to ja wiem, że jego program, który spowodował między innymi jego dolegliwość, to jest potrzeba, przymus sprawowania kontroli nad wszystkimi i wszystkim. Uwaga, kontrolerzy, bo jest was dużo. Niekoniecznie na stare lata spotkać może to was. Także uwalniajcie te pierwotne przyczyny. Te modne Hashimoto to są niewypowiedziane rzeczy. To są zakazy, nakazy. Niemożność wypowiedzenia, kiedy będzie moja kolej. Agata pisze, pani Zosiu, choroby do emocji. To nie tyle, że emocje, Agatko, to chodzi o programy przekonania. To, co w nas jest, to, co ja byłam na germańskiej, na skanie, w germańskiej medycynie nazywa się to konflikty. I żeby zakończyć konflikt, trzeba coś zrobić, trzeba sobie uświadomić, pożegnać kogoś, odejść gdzieś tam, że jeżeli nie jesteśmy w miejscu, które nam służy. A więc te trzy rzeczy, a dwie na pewno. Dożywić, oczyścić i uwolnić pierwotną przyczynę, jeżeli ktoś choruje. Nie, bo ja nie, widzicie, położyło mnie z gorączką, bo nie mogła być w sobotę z Tomaszem ta audycja, ponieważ no, byłam w drodze z tego Piotrkowa Trybunalskiego, nie? A w niedzielę jeszcze nie bardzo miałam siły. Wzięłam chlorellę jeszcze, wiecie, odpoczynku, no i hulam. Przytulam was ciepło. Dzisiaj wam dałam czadu, co? Wszystkiego dobrego. Kocham was bardzo całym sercem, całym moim serduszkiem, duszyczką i wszystkim. I do następnego razu. Przytulam tych wszystkich, którzy przyjdą i będą z odsłuchiwania. Utulam was i do następnego razu. Pa.